A ja nazywam się Jacek Jakubczak, jeżeli ktoś mnie nie zna. I będę opowiadał dzisiaj o kilku kwestiach związanych z tym, jak funkcjonuje ekonomia na LARPach, czyli dlaczego tak najczęściej wydaje się nie działać. Na pewno mieliście coś takiego, że organizowaliście LARPa, staraliście się wprowadzić jakieś elementy ekonomiczne, złote monety, inne cuda. No i potem to wszystko nie funkcjonowało, czyli albo gracze w ogóle nie korzystali z tych pieniędzy, albo odwrotnie, te ceny szalały, coś się dziwnego działo z tym pieniądzem. W pewnym momencie cena bułeczki na LARPie podskoczyła do 10 tysięcy złotych koron, a miecz można było kupić za 1 złotą koronę. Zakładam, że spotkaliście się z takimi sytuacjami. Postaram się przedstawić kilka takich sytuacji, które mogą to powodować. Niestety będziemy musieli zacząć od trochę nudnego wstępu ekonomicznego na szybko. Potem przejdziemy przez kilka takich kluczowych problemów, które powodują, że zwykle ta gospodarka wewnątrz LARPa nie do końca dobrze funkcjonuje. Okej, zacznijmy od tego wstępu ekonomicznego. A czym jest ekonomia? No jak tutaj widzicie, ekonomia jest tak naprawdę sztuką, nauką wyboru, czyli jak zagospodarować naszymi rzadkimi zasobami, żeby zaspokoić nasze potrzeby. I tu tak naprawdę leży już clue większości problemów związanych z LARPami, z tym, jak ekonomia funkcjonuje na LARPach. Mianowicie mamy do czynienia z zaburzeniem tego podstawowego prawa ekonomii, czyli ograniczoności zasobów i nieograniczoności potrzeb. Bo wbrew pozorom, do czego zaraz dojdziemy, potrzeby wcale nie są nieograniczone na LARPach, natomiast zasoby też nie są wcale tak istotny sposób ograniczone. O co chodzi? Jeżeli mamy te nieograniczone potrzeby i ograniczone możliwości ich zaspokojenia, musimy wybierać, które potrzeby chcemy zaspokoić, w jakim stopniu jesteśmy do tego zmuszeni. Co nam do tego służy? Służy nam do tego, pomaga nam w tym pieniądz. Czyli pieniądz rozumiany w tym przypadku jako miernik wartości. Tak naprawdę nie ma jednej dobrej definicji pieniądza. Pieniądzem jest to, co spełnia funkcję pieniądza. A czy to będzie złota moneta, złota korona, punkty many, czyli to, co po prostu jest w danej chwili używane jako pieniądz. I w historii, co jest w miarę ciekawe, to, że te pieniądze, których my używamy, zasadniczo niczym nie różnią się od dowolnej formy pieniężnej na LARPie. To też jest umowa społeczna. Czyli umowa, że to coś będzie wykorzystywane jako pieniądz. Czy używamy złotówek, euro, czy używamy złotych koron, jeżeli inni akceptują jako pieniądze, to są to po prostu pieniądze. I historycznie to były różne dziwne formy. No są też inne funkcje pieniądza, no ale w naszym przypadku chodzi o to, żeby ten pieniądz służył jako miernik wartości, czyli wartości, jaką gracze, jaką postacie graczy, do tego zaraz przejdę, przykładają do zaspokojenia danej potrzeby. Okej, kolejny element. Postacie graczy muszą lub gracze muszą odczuwać różne potrzeby, czyli musi istnieć konieczność wyboru. Jeżeli nie mam zaspokojenia tych różnych potrzeb, nie ma możliwości wyboru, no wtedy nie ma za bardzo sensu mierzenie wartości. Następny element to konieczność współdzielenia potrzeb. Czyli nie możemy dopuścić do sytuacji, w której każdy z graczy będzie miał swoje własne potrzeby, każda z postaci graczy będzie miała swoje własne potrzeby, natomiast nie będą tych potrzeb współdzielić. Dlaczego? Bo wtedy nie ma potencjalnego elementu konkurencji. Współdzielenie potrzeb wymusza na graczach konieczność konkurencji. Czyli mamy jakieś zasoby, którymi dysponujemy, chcemy je na coś przeznaczyć. No i jeżeli nikt inny nie odczuwa tej samej potrzeby, stosunkowo łatwo jest nam to uzyskać. Ale jeżeli mówimy już o współdzieleniu potrzeb, nie może być też tak, że wszyscy mają tę samą hierarchię potrzeb. Czyli musi nastąpić zróżnicowanie tej hierarchii, bo inaczej nie ma dynamicznego systemu. Załóżmy, że mamy jakiś system, że mamy tutaj do czynienia z LARPem, na którym odgrywamy szlachtę, no i kluczowym dla nas jest tak naprawdę honor, a nie pieniądze. W tym przypadku, jeżeli honor jest dla wszystkich graczy najważniejszy, no to wiadomo, że zrobią wszystko dla tego honoru i pieniądze nie będą odgrywały żadnego znaczenia. Ten, kto ma najwięcej danych środków, po prostu zajmie najlepszą pozycję, a wszyscy inni będą musieli się zadowolić resztkami tego, co zostanie niżej w hierarchii. Okej. Jaki jest tutaj kluczowy problem? Tak jak widzicie, jeżeli nie mamy potrzeb różnorodnych, to tak naprawdę nie ma wyboru. Czyli możemy doprowadzić do sytuacji pozornego wyboru. Czy kupiliście kiedyś garnek na LARPie? No nie, dlaczego? Bo go nie potrzebujecie, wasza postać nie potrzebuje garnka, tak? Czyli nawet tego, że może być tam jakiś sprzedawca na LARPie, który handluje garnkami, to on nic nie sprzeda.
choćby miał nawet 20 tysięcy rodzajów garnków, bo te garnki nie zaspokajają żadnych potrzeb naszych postaci ani naszych. Czyli po pierwszym punktem wyjścia jest tak naprawdę zaprojektowanie różnorodnego systemu potrzeb. Następnie, jeżeli nie ma tego różnorodnego systemu potrzeb, to nie ma wyboru. No, mamy tylko jedno dobro najczęściej. Czy są to kamienice, ziemie, chwała, honor, nie ma znaczenia, jest to jedno dobro, które kupujemy za pieniądze. W tym przypadku pieniądz staje się tożsamy z tym dobrem, tak naprawdę zanika potrzeba używania pieniądza. Właśnie taka jest kolejność logiczna. Czyli podstawą jest tak naprawdę tworzenie różnorodnego systemu potrzeb postaci graczy. Okej. Ale załóżmy, że mamy faktycznie jakiś różnorodny system na naszym LARPie, czy to jest duży Battle LARP, czy Chamber LARP, czy kilkodniowy LARP innego typu. Mamy ten system ekonomiczny, mamy różnorodne potrzeby naszych postaci graczy. To dalej nie wyklucza, że będą się pojawiać pewne dziwne zjawiska. Dlaczego? Ja to nazwałem dylematem piwo czy magiczne miecze. Co jest więcej warte? Bardzo dobra odpowiedź, tak? Magiczne piwo, okej. Jak to nazwać? Załóżmy, że piwem nazwiemy tutaj towary konsumpcyjne, takie jak właśnie piwo, bułeczki, czy inne zużywane przez graczy dobra. Natomiast magicznymi mieczami nazwiemy drogie, magiczne artefakty, rzeczy ważne dla postaci, dla jej rozwoju, dla historii, dla fabuły naszego LARPa. No i teraz mamy do czynienia z trzema systemami logicznymi, które są wzajemnie skonfliktowane. Mamy do czynienia z logiką samego świata. Wydaje się logicznym, że wytworzenie magicznego miecza jest droższe niż piwo. Niż piwa. Czyli co powinno być droższe? Kufel piwa czy magiczny miecz? No logiczne, jak magiczny miecz. Przecież to wymaga jakichś zaklęć, kucia, nie wiadomo jakich cudów. Natomiast wyważenie piwa no też wymaga cudów, ale zupełnie innego rodzaju. A z drugiej strony mamy naszą logikę gry, czyli przygotowania gry. Jeżeli zakładamy, że ten magiczny miecz nie przejdzie na własność gracza, nie postaci gracza, tylko na własność gracza, no to jego koszt jest jednorazowy, można tym jednym mieczem, prawda, reprezentującym magiczny artefakt, obsłużyć wiele larpów. Natomiast piwo jako towar zużywalny, czy bułeczki jako towar zużywalny, stają się dla nas w pewnym kontekście droższe. Czyli chcielibyśmy zniechęcić graczy do nadmiernej konsumpcji piwa, zwłaszcza zależy na tym, żeby kupowali magiczne artefakty, tak? A nie piwo na tym larpie, za które musimy tutaj też zapłacić. No i mamy trzeci system logiczny, czyli logikę konsumenta, na który już odpowiedzieliście. Co jest więcej warte dla konsumenta? 10 tysięcy piw czy jeden magiczny miecz? Okej, i tu się pojawiają właśnie pierwsze problemy, pierwsze dylematy, jak to rozwiązać, tak? Jak rozwiązać ten problem? Oczywiście można założyć, że mamy dwa systemy walutowe. Jeden system walutowy do obsługi elementów zużywalnych, które nas dużo kosztują, i drugi system dla obsługi elementów, które są, że tak powiem, in-game, czyli żywność, wszelkiego rodzaju zużywalne napoje są obsługiwane pod postacią chociażby srebrnych monet, które są tutaj dla nas dostępne, które są wymienialne w kursie do realnej waluty, a wszystkie te elementy in-game używane są pod postacią jakichś gigantycznych, dużych walut, których kurs przeliczeniowy w żaden sposób nie pokrywa się z tymi srebrnymi koronami. Czyli mamy srebrne korony i załóżmy jakieś platynowe monety warte dziesiątki tysięcy srebrnych koron. Teoretycznie wtedy logika świata gry jest zachowana, bo wiadomo jest, że będziemy kupować te wszystkie magiczne artefakty czy ważne rzeczy fabularne za te platynowe monety, a nie za srebrne groszaki. No, jest pytanie tylko, co z wymienialnością, czy faktycznie gdzieś tam wolę graczy nie zdecyduje, że woli jednak zakupić, wymienić tę platynę na ile się da srebra i za to kupić dużo piwa. Rzeczywiście, że nie ma pytać. Ale może ktoś inny się zgodzi, tak? Ja ci oddam tutaj ten magiczny artefakt, jeżeli ty mi postawisz karczmie 6 kufli piwa. Problematyczne. Okej, ale kryje się za tym jeszcze jeden problem. Dlaczego? Bo jeżeli nie zadbamy, zwłaszcza dotyczy to larpów, które trwają nieco dłużej niż jeden, niż parę godzin, czyli larpów wielodniowych, a mianowicie wychodzenie z postaci. Możemy zauważyć, że hierarchia potrzeb jest nieubłagana. Piramida Maslowa jednak robi swoje i potrzeby gracza w pewnym momencie zwyciężają nad potrzebami postaci. Znaczy, możemy być postacią Hirosa, dla którego zbawienie świata jest najważniejszą rzeczą i to zdobycie tego miecza, artefaktu jest kluczowym zadaniem,
No, ale z drugiej strony ciągle jesteśmy sobą i właśnie 8 godzinę biegamy po lesie bez jedzenia. No, oczywiście dla wielkiego Hirosa to nie problem, żeby biegać 3 dni bez jedzenia po lesie. Natomiast dla gracza staje się to już problemem. I w tym momencie mogę zagwarantować, że dla większości ludzi dużo większą wartością będzie możliwość zjedzenia jakiejś bułeczki czy wypicia piwa, niż zdobycie tego magicznego artefaktu. No, oczywiście wiąże się to z wyjściem z postaci, no, ale pojawia się taki problem właśnie, jak zapewnić te podstawowe potrzeby z piramidy Maslowa, czyli te potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa, takie jak ciepły dach nad głową, ciepła strawa, a dopiero później potrzebę samorealizacji, taką jak ratowanie świata. Okej, okay. Kolejny problem dotyczy zwykle tematyki LARP. Okej. Okay. Czy mogę prosić? O właśnie. Kolejny problem dotyczy zwykle tematyki LARPów, czyli osób zaangażowanych i wydarzeń, których dotyczą. Jak możemy zobaczyć, rzadko kiedy LARPy opisują losy osób prostych. Najczęściej mamy do czynienia z ważnymi wydarzeniami, spotkaniami, koronacjami, balami, naradami wojennymi. Czyli takimi wydarzeniami, w których biorą udział najczęściej tak zwane wyższe sfery. No i prowadzi do pewnego problemu. Mianowicie, ja to tutaj określiłem znanym cytatem z pewnego utworu, znaczy z pewnego serialu, Kodeks honorowy zabrania szlachcie i długa lista tego, co szlachta, czego szlachta robić nie może. Poznając kulturę angielskiej, możemy mówić tutaj o tym ładnym określeniu, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, bo je mają. Zresztą bardzo zbliżona sytuacja też spotykana w innych kulturach, jak w kulturze japońskiej, gdzie też handel był uważany za coś niegodnego, niehonorowego, no i nie wypadało, żeby wyższe klasy społeczne brudziły sobie ręce nawet nie tyle rzemiosłem, co wręcz handlem, gdyż handel był postrzegany dużo gorzej niż to rzemiosło. Więc pojawia się pytanie, skoro mamy całą gamę postaci, takich jak rycerze, kapłani, kupcy, szlachta, arystokracja, ważni politycy, no to nie są to osoby, które na co dzień na LARPie będą się zajmować, prawda, załatwianiem biznesów. Ale tu musimy wrócić do teorii pieniądza, czyli do definicji pieniądza. Czym jest pieniądz? Pieniądz jest miernikiem wartości. Czyli dla nich de facto pieniądzem nie będą te nasze przygotowane przez nas jakieś papierowe pieniądze czy stany kont, tylko co? Jak najbardziej. Wpływy, ziemię, chwała, honor, jakieś dobre spojrzenie Boga. No i pojawia się pytanie, jak to można przeliczyć? Czy istnieje jakiś jeden kluczowy czynnik, który pełniłby tę funkcję pieniądza, czyli jak na przykład wymieniać wpływy, jak to mierzyć, czy mierzyć na przykład liczbą głosów w Senacie, czy też liczbą popleczników. No, tych możliwości tutaj troszeczkę jest, warto się natomiast nad tym zastanowić, czy tutaj tradycyjne pieniądze rozumiane w ten klasyczny sposób zwykle nie będą miały aż takiego znaczenia. No właśnie, a skoro kodeks honorowy zabrania szlachcie, to ja wolę być chłopem. Jak najbardziej, zaraz do biznes to biznes przejdziemy. Czyli jak można tak naprawdę w naszym LARPie zastosować cały system gospodarczy? Jak można prowadzić cały system gospodarczy naszego LARPa? Bardzo prosty sposób. Musimy się zastanowić nad tym, czy nie warto wprowadzić postaci, które specjalizują się w produkcji i handlu. No i to otwiera nam tak naprawdę cały obszar nowych możliwości. Dlaczego? Bo to, co będzie napędzać naszą gospodarkę, w pewnym momencie staną się, tak jak w realnej gospodarce, usługi biznesowe, czyli business to business. Brzmi to trochę dziwnie, jeżeli zostawimy to z jakimś średniowiecznym LARP, znaczy LARPem w klimatach fantasy klasycznego, ale jak najbardziej możemy założyć, że nasi kupcy potrzebują rzemieślników do wytworzenia. Rzemieślnicy też potrzebują surowców. I tym sposobem możemy zapewnić pewien przepływ gotówki. Oczywiście to jest ruszywanie mistrza gry, żeby zapewniać te surowce albo osobom wydobywającym surowce, albo kupcom, albo też rzemieślnikom. Okej, ale to z kolei prowadzi do dziwnych znowu patologii. Dlaczego? Szlachta, która zaczyna LARPa z dużą ilością pieniędzy, najczęściej w trakcie tego LARPa nie ma szansy, żeby tych pieniędzy uzyskać więcej, ile mistrzowie gry nie rzucą tych pieniędzy szlachcie.
czyli tak naprawdę powodując zjawiska inflacyjne, które też na drobnym poziomie nie muszą być złe, bo napędzają tą gospodarkę, napędzają ten obrót tymi środkami pieniężnymi, no ale kończą się tym, że za te bułeczki płacimy 10 tysięcy złotych koron. Więc co zrobić, żeby... Natomiast pojawia się ten problem, że te pieniądze w pewnym momencie lądują u kupców. Można powiedzieć tak jak w prawdziwym świecie, tak? Gdzieś tam w końcu banki stają się najbogatsze. Ale jest to problem z perspektywy LARPA, że szlachta ma mniej pieniędzy niż kupcy. Można powiedzieć, taki system. Natomiast jak temu zapobiegać? Bardzo prosto. Trzeba wprowadzić system podatków, tylko dyskretny system podatków. Czyli za te wszystkie surowce rzemieślnicy powinni gdzieś tam płacić. Kolejny element, który temu zapobiega, to to, że produkcja wymaga konsumpcji, czyli musimy mieć do czynienia ze zużywaniem się surowców. Czyli musimy mieć do czynienia z taką sytuacją, w której gracze będą zużywać pewne zasoby, czy to będą mikstury, strzały, ale będą korzystać z płatnych usług, takich jak leczenie, informacja, transport. Ewentualnie mogą się pojawić takie elementy jak budowanie świata gry, czyli znakomita metoda wysysania pieniędzy z systemu, gdzie kupcy mogliby coś inwestować, jakieś postawić sobie karczmę, tak? Wyssać za to niewysysane te pieniądze i co robimy z tymi pieniędzmi? Przekazujemy je z powrotem szlachcie jako jakieś uzasadnienie w stylu podatku ziemskiego, który właśnie tutaj spływa, czyli wynagrodzenie z ziemi. Kolejny problem, wiem, że już tutaj czas nas goni, więc streszczam, to kwestia pewnych elementów LARPowych dotyczących tego, jak LARPy wyglądają i jak się gracze na LARPach zachowują i dlaczego wtedy systemy gospodarcze nie działają. Wesele, pogrzeb, koronacja to nie jest najlepszy czas na ubijanie interesów, tak? Natomiast gracze zdają sobie sprawę z tego, że LARP się kończy. I na pewno mieliście wiele razy do czynienia z sytuacją na LARPie, że jest zwykłe wesele, po czym jest na nim, pojawiają się na nim 3 morderstwa, 6 samobójstw i jeszcze 3 ciąże niechciane. Czyli wesele jak co dzień, tak? LARPy tym się charakteryzują. Zwłaszcza pod koniec LARPa zaczyna się dziać magia. Gracze zdają sobie sprawę, że LARP się skończy. Więc mogą podejmować coraz bardziej radykalne, coraz bardziej ryzykowne kroki. Więc pojawia się pytanie, po co oszczędzać, skoro te pieniądze po LARPie będą bezwartościowe? Więc następuje szybkie zrzucenie. To już jest takie antycypacja zerowej wartości pieniądza po LARPie, więc gracze na szybko zrzucają ten pieniądz, kupują co się da, bo trzeba się po prostu pozbyć waluty, która będzie bezwartościowa, coś zrobić, dokonać jakichś heroicznych akcji. No oczywiście to powoduje znowu zjawiska inflacyjne. Troszkę inaczej jest w przypadku LARPów cyklicznych. Tutaj z kolei gracze mają tą skłonność, żeby gromadzić skarby po LARPie. Nie wiadomo tak naprawdę po co, no ale czekają, nie chcą inwestować tych środków, bo czekają na trudniejsze czasy, które kiedyś nadejdą. Więc mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że oni gromadzą te skarby niczym smoki. Natomiast jak można temu zapobiec? Trzeba ich jakoś nakłonić do inwestycji, czyli pokazać, że można te pieniądze na coś wydać, co przyniesie im korzyść w czasie. Jeżeli inwestycja zwróci się w ciągu więcej niż 10 LARPów, to praktycznie w przypadku LARPa cyklicznego jest to bardzo, bardzo długi okres. Inne problemy, bo możemy się zastanowić, to już naprawdę kończę, obiecuję. Inne problemy, to możemy oczywiście próbować walczyć z inflacją na LARPach systemem stałych cen, tylko że to nie działa. Dlaczego? My mamy zjawisko albo takiego PRL-u, albo odwrotnego PRL-u. Czyli albo mamy towary na półkach, ale nikt nie ma pieniędzy, żeby ich kupić, albo odwrotnie. Są kolejki, nie ma towaru, wszystko jest wyprzedane, chociażby dlatego, że kupcy kupili te towary, które były przeznaczone dla szlachty i szlachta nie ma pieniędzy, żeby już ich kupować. I jeszcze jeden problem, który bardzo często niszczy gospodarkę LARPów, to kwestia, którą nazwałem przedstawiciel 1% w slumsach. Czyli jeżeli jedna postać dysponuje gigantycznymi środkami finansowymi, dysproporcjonalnie dużymi w stosunku do tego, co posiadają wszystkie inne postacie graczy. Czyli ktoś, kto na przykład dysponuje nielimitowanymi środkami. No i w tym momencie rozwala nam całą gospodarkę, zachowując się właśnie taki milioner w slumsach, który jest w stanie wykupić wszystkich innych. Ma to na początku, jeżeli rozsądnie dysponuje swoimi środkami, pewne pozytywne aspekty, bo właśnie ta zwiększona podaż pieniądza powoduje, że gracze szybciej i częściej kupują różne rzeczy, ale na dłuższą metę powoduje gigantyczne zjawiska inflacyjne i tak naprawdę tylko jego na wszystko stać, a nikogo innego na nic. Okej, jeżeli chcecie uzyskać troszeczkę więcej informacji, to tutaj są różnego rodzaju rozszerzone źródła, no ze względu na ograniczenia czasowe musieliśmy się niestety dzisiaj streszczać. Chyba wyrobiłem się w czasie, nawet mimo tego, że później zaczęliśmy. Dziękuję za uwagę.